Cześć, z strony Wafel, witam was znowu w Minecraft Dungeons. Dzisiaj chciałem sobie zagrać w tajny poziom Zaginiona Osada oraz jakąś codzienną próbę. Jeżeli macie pomysły na jakieś odcinki z tego, to możecie pisać, bo już po tym odcinku nie będę wiedział, co robić. Nie mam w sumie co. Następnych DLC raczej nie będzie, więc no nie wiem, co już moglibyśmy tu robić. A widzę, że się podoba. Także moglibyście coś zaproponować. Przeszukaj wykopaliska. Okej. Taki bardziej ponury ten poziom. Muszę buty sobie zamienić z powrotem na gong, bo ja speedrunowałem trochę. Raczej odblokowywałem ten tajny poziom, więc... A, no i rękawice sobie zamieniłem, bo sobie ulepszam. Z tymi ulepszeniami to jest coś takiego, że zaklęć ci nie resetuje, ale po prostu jakby zwraca ci punkty tych zaklęć. I... Znaczy resetuje, tak, resetuje, ale nie losuje, nie zmienia na inne. Dalej możesz ciągle te same wybrać. Ale może ci zwiększyć poziom, właśnie moc tych... tego wyposażenia. Chyba w zależności od tego, jaką masz aktualną moc. Także gram aktualnie z jak najwyższą mocą. No i tyle. I widzę tu, że standardowe potworki, nic raczej specjalnego. Chodźmy tam dalej. Aktywuj most. Dobra, czyli guziczek pewnie coś by chciał mnie zabić. Znaczy, ciągle chce mnie zabić. Tamo? Widziałem też, że parę nowych tych zaklęć jest. Na przykład, że pszczółki są jak robisz, jak zabijasz kogoś. Albo czy tam robisz unik, czy cokolwiek. Że po uniku zadajesz większe obrażenia, to też jest spoko. Fajnie było sobie takie coś zdobyć właśnie z tym unikiem. To mógłbym wtedy zrobić unik i wtedy tupnąć z kuszy. A kusza by była taka, że wali rasa porządnie. Na przykład ta wybuchowa. Ta wybuchowa była dobra. I teraz gdzie mi się to otworzy? A, cały most się podniósł. Dobra. Kontynuuj przeszukiwanie. A ja szukam czego? A, wykopaliska przeszukuję. Tak po prostu, ale jakby nie wiem, czegoś szukam, czegoś konkretnego, czy tak po prostu sobie biegam bez celu, bo stwierdziłem, o, tu pewnie coś jest. Trzeba sprawdzić. Chociaż możliwe, że na tej mapie, co zbieraliśmy, kiedy odblokowywaliśmy poziom, tam może było napisane coś takiego w stylu przeszukaj to, tam jest coś ważnego, nie? To wcale nie był bait, nie? Okej, takie dziwne lampy. Jak w tym miejscu, gdzie się właśnie odblokowywało ten poziom. Ale one coś znaczą, czy tak po prostu? Może tu będzie jakiś tajny boss? Mam nadzieję, chociaż... Raczej tego nie zrobią. Nie zrobiliby czegoś takiego. No ten boss ostatnio był słaby bardzo. Jakby podobał mi się ten atak z... Z tymi właśnie kulkami, że tak strzelał i się unikało, ale... Jakby to było jakieś trudniejsze. Gong! Nie wiem! Robiłem byle co! No. Najgorsze jest to, że jak jesteś ogłuszony, to nawet nie możesz się uleczyć. Nie możesz nic zrobić praktycznie. Tyle mi ich nawaliło po prostu. Spanikowałem trochę. Dobra, zaraz unik. No nie! Przeszkodzili mi! Leć, leć! Tu oberwiesz, zanim walniesz. Wezmę sobie tą słodką miksturę, żeby mi nie zamrażało. I teraz przespeedrunować tutaj, jak najszybciej, póki to jeszcze mam. Przeszukaj las. Iluzjonista, o jest. Dobrze jest go walnąć gongiem. Wtedy widać, który to jest. Jest tak jakby oznaczony. A teraz w ten sposób będzie mi robił. Już tracił pół życia. Gdzie jesteś? Gdzie jest ten prawdziwy? Który to? Nie widzę chmurki żadnej. Nie mogę już mu zniknąć. Ale dobra jest na niego ta fala uderzeniowa. Ale potężna. Po prostu ja stoję w miejscu i wszystkie wale naokoło. Albo jakaś... jakieś szybkie... te... szybki łuk albo szybka kusza. Mechaniczna kusza. Czy tam szybkostrzelna. Szybkostrzelna mechaniczna. Ta taka unikatowa. Bo unikatowa chyba dawała jeszcze lepsze przyspieszenie, czy coś takiego. Albo te bliźniacze kusze, też chyba były dosyć szybkie. Dostań się do osady. A co to jest? Co to za chatka? To jest jakiś namiot. A. Zban tylko. Dobra. Daj mi biegać. O. To mi znacznie pomoże.
I teraz będą chcieli mnie zabić. Przełam oblężenia. A oblężenie to nie jest, kiedy ty jesteś w jakiejś osadzie i coś takiego i ciebie atakują? Przypadkiem? Jakby to ja tutaj teraz przeprowadzam oblężenie, nie? A nie oni. Oni bronią swoje osady. Chociaż w sumie pewnie ją okradli. Ukradli. To nie jest ich, tylko zagarnęli sobie osoby. Ja umiem mówić. Dobra. Odbij osadę. Czyli tak, czyli zagarnęli sobie, to nie jest ich. O, zróbmy po prostu tak. Nie, nie zróbmy tak. Tu nie ma przejścia. Aktywuj relikt. Ale co to jest za relikt? Tu jest guziczek. I teraz będą chcieli mnie po prostu zabić. To jest jakiś zegar, ty. Obroń relikt. Ale to jakby taka wskazówka się robi i nakreśla to jakieś kolejne runy. Ciekawe, co one znaczą. Bo runy tej leczniczej, te lecznicze runy, już zostały przetłumaczone. Runy tego sekretnego poziomu grzybowego chyba nic nie znaczą. To są jakieś randomowe rzeczy. A to? Może coś znaczy? Aktywuj etap drugi. Aaaa! Fale! Wzięli przykład z modów. Nie, nie będziemy wspierać modów, nie, ale weźmiemy z nich przykład, zrobimy własny coś. Nie damy dać graczom tworzyć własnych poziomów. Niech płacą za nasze poziomy, nie? Ale będziemy się wzorować? Jakby tak trochę chamsko to zrobili. Tak trochę bardzo. Jakby po prostu, żeby na hajs. Ale to jest Microsoft. Czego można było się spodziewać? O. A to jest jakby... Co ma na celu ta fala, w której jest tylko jeden kusznik i pięciu zaklinaczy? Co oni zakną samych siebie? W sumie jakby na elektryczność? To tak? Osada jest bezpieczna. Okej, czyli po prostu sobie wziąłem to... Czy ja mogę teraz wziąć... Tu komendy teraz nie będą działać, nie? Wait a second... Kabel... Debug... Kamera... Nie działa. No nie, nie mogę w trakcie poziomu wgrać sobie konsolki. Chciałem do miniaturki mieć. No i to był ten nasz tajny poziom. Dla mnie spoko, w sumie. Zrobili takie właśnie... Wzięli sobie fale. Ja tam fale lubię. Mamy to. Poziom taki sam mi się zrobił chyba. I tu tak samo ten sam poziom. A ponad maksymalny może pójść? Bo maksymalny tu jest 113. A coś kojarzy, że ktoś chyba miał 117, ale nie wiem, czy to nie było cheatami. Szmaragdy leczą 4 punkty życia gracza, to jest malusio. Moby stosujące ataki dystansowe zostają zamienione na wiedźma, o Jezu. Znaczy 40% tych mobów. Gracze stosują zaklęcie tchórzostwo, czyli jeżeli mam full HP, to wtedy nawalam mocniej. To jest po prostu, gramy w normalny poziom, tylko że mamy te modyfikatory. A jak są takie modyfikatory, to czy to ma sens? Znajdźmy jakieś inne. Tu przy creeperowych lasach. Wartość początkowa zdrowia ustawiona na 1. To mi wiele nie zmieni, użyję potki i tyle. Awangarda. 50% mobów wręcz to będzie awangarda. Awangarda była dosyć ciekawa do walki z nią, ale ja mam daleki dystans. Wiele ostrzał dostaję. 50% mobów walczy z zaklęciem echo. To mogło być spoko, to mogło być dosyć trudne. Zdrowie gracza zmniejszono 75%. Moby walczące wręcz zostaną zamienione na grabieżca. Zaklęcie odbicie. Okej, kim jest grabieżca? To zmniejszone życie jest spoko. Może być trudno.
Zresztą ta świątynia. Czekaj, czekaj, to nie jest z bossem? Jak już są na początku maski, to jest chyba z bossem. Zobaczymy z bossem na 1/4 życia. Ale to teraz duchowe leczenie będzie mi leczyło prawie całe życie. Nice, czyli jeżeli... Czekaj, ja mam skowyt agonii, nie? Na zbroi, tak. Czyli jeżeli oberwę bardzo mocno, to wtedy użyje mi się duchowe leczenie i dzięki temu się uleczę w całości. Czyli wcześniej miałem jakby... Powiedzmy... No 1,2 życia. Coś takiego. No dzięki temu duchowemu leczeniu i skowytowi agonii, nie? A teraz mam nie 1/4, tylko jakoś połowę. Prawie połowę. No czyli to nie jest aż tak duża zmiana. Ale 50% mobów miało być zamienione. Czekaj, czy grabieżca to jest ten zombie? Bo ich tu dużo jest. Ojojoj. Robimy tak. Jestem na hita od nich! Pomimo, iż są osłabieni i zadają mniejsze obrażenia. O, to rzeczywiście nie zadziała mi skowyt agonii i leczenie, jeżeli zginę na hita. Kolejni? Dobra, to niektórzy skoczy, nie? Hop, hop. Ajajajajaj, myślałem, że nie będę w zasięgu. Ale już dwa razy umarłem, patrzcie. Jest postęp, nie? Chciałem zrobić unik. Ostatnia szansa. Ty, trudne to rzeczywiście. O! Zdechłem. Nie sądziłem, że zdechnę w normalnym poziomie. Nie sądziłem. Dajemy jeszcze raz. To może właśnie to można było robić? Wbijać sobie codziennie i sprawdzać, czy jest jakiś ciekawy challenge. Jeżeli tak, to by sobie nagrać. I tak po tygodniu może by się uzbierał jakiś ciekawy odcinek. Ale te modyfikatory to się będą pewnie powtarzać, nie? I będzie ciągle to samo w końcu. Ale na przykład taki ostatni poziom z 4 razy mniejszym życiem, to mogłoby być dosyć trudne. Także mam już jeden pomysł, co można było zrobić, ale dalej możecie dawać pomysły swoje. Skoczki. Nie! Oj. Nie w tą stronę! Miałeś się odwrócić! Jezu Chryste! On potrzebuje czasu, żeby się odwrócić i zrobić unik. Ale ja tego czasu nie mam. Nie z łuku. Jakbym zrobił unik bardziej do tyłu, to by mnie zablokowały schody. Okej. Wycofajmy się. Zróbmy tak. Grzybek. Mógłbym jeszcze ich tą falę uderzeniową ewentualnie bić. Dobra, zabici. Czy ja mam mikstrową barierę? Nie, mam ciernia. A mam jakąś inną zbroję z tym? Skowyt agonii, ochrona, mróz. Byłoby spoko. Mikstrowa bariera, skowyt agonii, mróz. Oh, dobre. Dobra. Teraz jeżeli będzie jakaś tricky akcja, to po prostu biorę podkę i jestem 10 razy... Kontroler? Co jest?
Obrywam 10 razy mniej i mogę sobie nawalać takich skoczków na przykład. Dzięki temu mogę przeżyć. I właśnie chyba tą zbroję będę ulepszał, bo ulepszałem jakąś inną, ale ta ma lepsze enchanty. Nie wiem, nie widziałem jej chyba. Ja chyba ją dopiero ostatnio dostałem. Oj. I zdechłem. Jezu Chryste, znowu. O! Ale ja byłem niewidzialny. Ja miałem niewidkę. No! Zrobiłem unik, ale on nie umie skręcać. On skręca tak powoli, że wziął, uniknął prosto w niego. Patrzcie, jestem tak. Wezmę, pójdę w lewo i unik, to on... On zrobi unik w prawo, bo tam jest odwrócony. On nie skoczy do tyłu, on skoczy do przodu. Five head. No, zrobiłem tamtego i tu nie było skoczka. To pewnie w następnym walną trzy naraz. Nie no, jak walną trzy naraz, to nie będzie źle. Ojujuj, on jest zaklęty, to jego trzeba zrobić coś takiego. Hop. Ale on jest zaklęty na płonięcie jeszcze. To musiałem potki użyć. To teraz nie mam potki na tu. Ale dobra, może pyknie. Mam płaszcz jeszcze. I siłkę. No skocz, 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 skocz. Ale... Dobra. Jakbym nie walnął gongu, to by zdążył. I bym nie zabił. Dobra. Już raczej ich nie będzie. Dobra, wygrałem. Przeżyłem to. I co? Bosik! To zobaczymy. Jakie on miał ataki w ogóle? Jest tego zrozumieć. Buu. No, przywoływanie pajaców. I walenie do przodu. Aha, to jest jeszcze prostsze niż go, co pamiętałem. To robimy tak. Gong, grzyb, nara gościu. On się wkurzył i teraz ma kolejne ataki. On skoczków przywołuje. O! No i skoczki leżą. I co teraz robisz, gościu? Na co ty się tak wkurzasz, tak właściwie? Koniec. Co dostałem? Zbroję najemnika. Boss był łatwiejszy niż okradnięcie tego kryształu. Przy tym bossie właśnie zrespiło tylko dwóch naraz. A tam było ich trzech. Tych skoczków. Ci skoczkowie byli najgorsi. Bo jeżeli skacze na ciebie kilku naraz w różnych jakby... No nie naraz tak dokładnie. Właśnie w krótkich odstępach czasu, to ty nie masz za bardzo... za dużego okna, żeby bić gości. Myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!